Przed kopalnią Rudna Zachodnia z mediami spotkali się kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Przedstawili swój pomysł na KGHM, czyli tak zwane konkrety dla Zagłębia Miedziowego. Zależy nam na tym, żeby te 60 lat KGHM-u, które są za nami, oznaczało tylko tyle, że następne 60 lat jest przed nami. Stąd pierwszy z konkretów, czyli strategia i nowe inwestycje w KGHM. Są potrzebne nowe szyby, wentylacja, żeby obniżyć temperaturę pracy. Koalicja Obywatelska zakłada wybudowanie w najbliższym czasie co najmniej 3 szybów, w tym 2 wydobywczych. W 100 dniach na pewno będą podjęte decyzje o tym, gdzie i w jakim tempie te szyby powstaną. Pieniądze na nowe inwestycje w rozwój i bezpieczeństwo miedziowej załogi Koalicja Obywatelska chce wziąć z miedziowej daniny, czyli podatku od niektórych kopalni. Chcemy, aby środki na rozwój KGHM-u były przeznaczone właśnie z tego podatku. Część podatku, które odprowadza KGHM do budżetu państwa, będą przeznaczone na rozwój i bezpieczeństwo pracy w KGHM. Dodatkowo kandydaci Koalicji Obywatelskiej zadeklarowali, że wszelkie inwestycje KGHM w rozwój i bezpieczeństwo spółki będą zwolnione z podatku.